Witam w tym świątecznym nastroju. Nie wiem, czy pamiętacie, na koniec sezonu, na podsumowaniu sezonu Zengi Racing Team organizowaliśmy licytację, gdzie zbieraliśmy środki na dzieciaki z domu dziecka. Dzisiaj oczywiście robimy tą akcję, którą zadeklarowaliśmy już wtedy. Środki mamy, już w zasadzie część prezentów mamy również zakupione, więc dzisiaj te słowa rzucone, które były wtedy, zamieniamy w czyny, bierzemy się do roboty. Mam tutaj obok siebie też elfów, którzy będą mi pomagali, więc dzisiaj mamy pracowity dzień świąteczny, przygotowujemy prezenty, dzieciaki, pamiętajcie, nic o tym nie wiedzą, więc nie wydajcie się. I co, bierzemy się do dzieła. Dobra, to my jedziemy w takim razie po słodycze, a my tutaj już omówimy to co jest robione na dobrze. Dzień dobry, pani Aniu. Grzegorz, Zęgoda z tej strony. Czy wy pamiętacie o nas? Że my przyjeżdżamy dzisiaj wieczorem? Wszystko jest tam przygotowane? Dobrze. No to fajnie. Mam nadzieję, że choinki nie ubraliście, nie? Okej, to my dzisiaj wjeżdżamy z koinką i ubieramy. W takim razie? Okej, dobrze. No to fajnie. Wieczorkiem się widzimy. Do zobaczenia. Jak tam, Grzesiu? Wszystko gotowe? O, pani dyrektor czeka na nas, pamięta o nas, więc no, wszystko zgodnie z planem. No. Okej, zabawy też mamy załatwione. Lecimy. Prawie gotowe prezenty. Nie. Martini mnie stresuje, mówi, że kubku myć nie umiem, a ja tu się staram. No. Mamy już nieco późniejszą atmosferę, prezenty już są gotowe, zapakowane, my również jesteśmy zapakowani, tutaj można prezenty oczywiście zobaczyć. Jedziemy już do Leszna, droga, mam nadzieję, że zleci nam dosyć szybko, dzieciaki oczywiście, jedziemy do tego tak późno, że dzieciaki już spały, więc przygotować chcemy wszystko tak, żeby o niczym nie wiedziały, a rano jak staną, no to żeby było to dla nich mega niespodzianka, żeby była jedna wielka choinka, a choinkę jeszcze zobaczycie, więc a pod choinką prezenty, więc lecimy dalej. To ładujemy tą choinkę? Wszyscy tak, ładujemy choinkę. No dawaj, cieszę się. Choinka ma 4 metry, więc jest tutaj co ładować. No mamy drobne komplikacje. No choinka jest tak wielka, że niestety musimy je podciąć skrzydła. Origami to robi się w koszu. Dojechaliśmy na miejsce, choinkę mamy. Pomysł zrodził się spontanicznie i chyba w mojej głowie.
gdzieś to się urodziło z biegiem czasu. Zawsze starałem się co roku na podsumowaniu sezonu. Zbieraliśmy naprawdę dosyć sporo środków na to, żeby przeznaczyć na cel charytatywny. Zawsze przeznaczałem na jednego dzieciaczka, bądź w zeszłym roku na Darcy'ego Warda, na jego leczenie. Też dużo pieniążków uzbierało na ten cel i mamy nadzieję po prostu, że gdzieś tam został zrealizowany w odpowiednim kierunku. A w tym roku padł pomysł taki, żeby zrobić właśnie prawdziwe święta dzieciakom właśnie z domu dziecka. Zastanawialiśmy się gdzie, oczywiście z racji tego, że jeżdżę w Lesznie, no to głównym takim zamiarem było tutaj skontaktować się z panią dyrektor w domu dziecka w Lesznie. Oczywiście przychylność ze strony pani dyrektor była od razu, więc dogadaliśmy się od razu co do wszelkich szczegółów i zaczęliśmy działać. Robiliśmy co mogliśmy, żeby były zadowolone, więc mam nadzieję, że te święta będą dla tych dzieciaków wyjątkowe. Bardzo serdecznie dziękujemy. Przede wszystkim za otwarte, wielkie serce, ogromne. Że jestem ogromnie wzruszona, przyznam szczerze, aż mi brak słów i nie potrafię podziękować tak, jak bym chciała, ale jest to dla nas ogromną radością. Zrobiliśmy fajną, naprawdę, tutaj akcje, ale oczywiście cel był szczytny. Chodziło tutaj generalnie o to, żeby dzieciaki jutro się obudziły uśmiechnięte. Kosztowało nas to nie mało pracy, bo już o 12 w zasadzie się spotkaliśmy i już pracowaliśmy nad tym, żeby wszystko było dopięte, żeby prezenty były spakowane, żeby różne rzeczy zostały kupione i wszystko było przygotowane na ostatni guzik. Udało się to wszystko, cieszymy się niezmiernie. Tutaj dziękuję całej mojej ekipie, moim elfom, wszystkim, które mi pomagały. Bez nich by mi było trudno tutaj cokolwiek zrobić, a te grono było dość liczne, więc tutaj jedno wielkie dzięki, ekipa. No i mam nadzieję po prostu, że gdzieś tam dzieciaki jutro jak staną, zejdą, zobaczą choinkę, prezenty, powiedzą jedno wielkie wow. W końcu mamy takie święta z prawdziwego zdarzenia i oczywiście dzieciaki pewnie takie święta już miały w przyszłości, ale my tutaj naprawdę staraliśmy się do wszelkich starań, żeby te święta były dla nich wyjątkowe. Z okazji świąt Bożego Narodzenia chciałbym życzyć Państwu, żeby te święta, tak jak i święta tych dzieci, były dla Państwa wyjątkowe, żeby ten dzień był naprawdę taki bliski dla Was, właśnie spędzony w gronie tych najbliższych, żeby to wszystko połączyło nas, bo te nasze rodziny, zazwyczaj każdy jest w biegu, gdzieś w oddali, gdzieś robi swoje, w pogoni, za pracą, za czymś, a nie ma czasu na to, żeby ten czas spędzić z najbliższymi. I te święta właśnie po to są, więc chciałbym tutaj prócz tego jeszcze, żebyście byli zawsze uśmiechnięci, żebyście kibicowali nam, bo to też jest ważne. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, dużo zdrówka, dużo uśmiechu i smacznego na tym wigilijnym stole.